Witam Was serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i prowadzę obecnie taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W tych nauczaniach definiuję, określam różne formy warowni demonicznych. I dzisiejszy odcinek, odcinek 9, poświęcam warowni antyspołecznej. Zacznę od psalmu 36,3. Słowo Boże mówi: bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Ten fragment określa bardzo mocno coś, co możemy nazwać tutaj pewną definicją warowni antyspołecznej. Człowiek, przyjaciele, będący pod wpływem warowni antyspołecznej, ma w swoim usposobieniu, w swojej osobowości, wmontowany przez ten zespół demoniczny obsiadający warownię antyspołeczną, pewien wzorzec. Ten wzorzec to jest absolutny brak poszanowania praw innych ludzi i wzorzec ten zawiera w sobie również cały system takiej wolności w pogwałcaniu praw innych ludzi. A więc warownia antyspołeczna powoduje, że człowiek nie szanuje praw innych ludzi i pogwałca, gwałci prawa innych ludzi. Jakie są objawy działań warowni antyspołecznej? Po pierwsze, to jest niezdolność do podporządkowywania się normom społecznym opisującym zachowania zgodne z prawem, objawiające się wielokrotnie dokonywanymi czynami stanowiącymi podstawę aresztowania. Czyli człowiek będący pod wpływem tej warowni, on nie liczy się z ogólnie przyjętymi normami prawnymi i mimo że on zdaje sobie sprawę, że te normy społeczne, normy prawne, one istnieją, to on bez żadnego problemu wielokrotnie te normy przekracza. Nie liczy się z nimi absolutnie. Po drugie, czyli drugi objaw działań warowni antyspołecznej, to zakłamanie objawiające się wielokrotnym dopuszczaniem się kłamstwa, zafałszowania i oszustwa. A więc człowiek będący pod wpływem owej warowni stale kłamie, zafałszowuje różnego rodzaju zjawiska i oszukuje. I dzieje się to na każdym gruncie życia. Czyli to nie ma czegoś takiego, tylko na jakimś gruncie to się może dziać. Kłamstwo, ono będzie wpływało tutaj na każdą dziedzinę życia. Po trzecie, trzeci objaw działań warowni antyspołecznej to impulsywność, czyli wszelakiego rodzaju wybuchowość, czy też inaczej pójście za pierwszym nieprzemyślanym impulsem. Czwartym objawem to brak zdolności planowania. Czyli człowiek będący pod wpływem tejże warowni, on nie potrafi planować rzeczy na dłuższą metę. Piąty objaw to skłonność do różnego rodzaju rozdrażnień. Szósty objaw to czynna agresja. Nie tylko agresja, którą się propaguje w formie wypowiedzi, ale czynna agresja. Siódmy objaw to brak troski o bezpieczeństwo swoje i innych ludzi. Ludzie będący pod wpływem tej warowni,
mają bardzo niewielkie zrozumienie potrzeby, poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu. I oczywiście to się przekłada również na życie innych ludzi, bo uważają, że inni ludzie też nie mają takiej potrzeby. I tutaj występuje zupełny brak troski, zupełny brak dbałości o siebie, o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych ludzi. Ósmy objaw to brak odpowiedzialności wyrażający się niezdolnością do, po pierwsze, spełniania wymogów zachowania w pracy zawodowej i po drugie dotrzymywania zobowiązań finansowych. A więc ludzie będący pod wpływem warowni antyspołecznej, oni w ogóle nie liczą się na dłuższą metę z regulaminami pracy zawodowej czy też jakiejkolwiek innej pracy, w której funkcjonują, i też dla nich nie ma znaczenia dotrzymywanie zobowiązań finansowych. Dziewiąty objaw to brak poczucia winy wyrażający się obojętnością wyrządzania krzywdy. Dwa, racjonalizacją wyrządzania krzywdy. Okradaniem innych, oszukiwaniem innych. A więc widzimy cztery elementy. Co to znaczy brak poczucia winy? To znaczy, że człowiek taki nie odczuwa specjalnie wyrzutów sumienia i obojętnie podchodzi do wyrządzanej krzywdy drugiemu człowiekowi, czy też racjonalizuje, to znaczy wyjaśnia dlaczego. Mówi, dlatego go zabiłem, ponieważ on to czy tamto. I mówimy tutaj oczywiście o elementach patologicznych. Jest tutaj też brak, wyraźny brak poczucia winy, jeżeli chodzi o oszukiwanie innych ludzi, czy też szkodzenie im na podstawie swoich oszustw i też okradanie innych ludzi. Jeżeli w życiu człowieka jest uwidocznionych 5 z poniższych 9 objawów, to mamy do czynienia z warownią antyspołeczną w życiu człowieka. Teraz chcę coś powiedzieć na temat zwiastunów warowni antyspołecznej w dzieciństwie. To szczególnie do rodziców i opiekunów informacja, żeby przyjrzeć się na swoje dzieci i zobaczyć, czy warownia antyspołeczna w nich nie rośnie i nie rozwija się. A więc zwiastuny warowni antyspołecznej w dzieciństwie to po pierwsze kłamstwo nawykowe, czyli dziecko kłamie i jest to dla niego styl życia. Po drugie różnego rodzaju kradzieże i zabory mienia. Po trzecie agresja seksualna różnego rzędu. Po czwarte wandalizm różnego rzędu. Po piąte wagarowanie. I po szóste impulsywność, która przejawia się na stałe w życiu dziecka. I znowu tutaj, jeżeli mamy połowę tych elementów, to już powinniśmy, już nam się czerwona lampka powinna gdzieś zapalać i powinniśmy przywiązywać bardzo dużą wagę do tego, aby zacząć w odpowiedni sposób się modlić i w odpowiedni sposób pracować z dzieckiem. A teraz zwiastuny warowni antyspołecznej w życiu dorosłego człowieka, czyli to, co na pierwszy rzut oka nam się rzuca. Po pierwsze jest to zakłamanie, czyli już totalny system kłamstwa, w którym człowiek żyje w pewnego rodzaju matni kłamstwa. Tutaj już wchodzi w grę mitomania, wymyślanie rzeczy, gdzie ludzie po prostu kłamią jak z nut. Po drugie to jest stały stan rozdrażnienia.
Po trzecie to są akty czynnej agresji, podkreślam słowo czynnej. Po czwarte są to akty przestępcze różnego rzędu. Po piąte to jest niezdolność planowania na przyszłość. I szósta rzecz to brak wyrzutów sumienia, czyli poczucia winy. Jeżeli widzimy znowu tutaj powyżej połowy, to mamy do czynienia możemy już na podstawie bardzo takiej szybkiej informacji mieć prawdopodobieństwo, że w życiu owego człowieka funkcjonuje warownia antyspołeczna. Teraz tak, podstawowe czynniki odpowiedzialne za rozwój warowni antyspołecznej, bo to jest ważne, w jaki sposób ona powstaje w życiu człowieka. No i po pierwsze jest to przekleństwo pokoleniowe, czyli tak naprawdę warownie antyspołeczne są silnie umocowane w przekazie pokoleniowym. Po drugie, to jest zły wzorzec rodzinny i społeczny, czyli to, w jaki sposób dziecko było wychowywane, jeżeli chodzi o jego rodzinę i społeczeństwo, w którym żyło. Po trzecie, jest to nieprawidłowość uczenia się, czyli tak zwana zła doktryna życiowa. Ogromna ilość ludzi od małego przyjmuje fałszywe informacje na temat rzeczywistości i to powoduje u wielu z tych ludzi powstanie silnych warowni. I po czwarte, uszkodzenie układu nerwowego, czy też patologię układu nerwowego. No i tutaj mamy do czynienia z fizjologią, więc tutaj w grę będzie wchodziło również uzdrowienie, kiedy będziemy takiemu człowiekowi pomagać, czy też jeżeli sami się zdiagnozujemy i zobaczymy, że jest taka rzecz, że potrzebujemy w tym momencie nie tylko uwolnienia, ale też uzdrowienia mózgu. I teraz dalej, główne zachowania osoby będącej pod wpływem warowni antyspołecznej, czyli jakby zagęszczamy rzeczy i przyglądamy się na szczegółowe różne działania. A więc przede wszystkim, po pierwsze, to jest nieumiejętność korzystania z uprzednich doświadczeń. Człowiek działający pod wpływem demonicznej warowni antyspołecznej, on nie bierze pod uwagę doświadczeń, które były wcześniej, dla niego nie jest to ważne. On nie uczy się na błędach. Po drugie, to jest powtarzanie zachowań, nawet wtedy, gdy jest się za nie karanym, czyli recydywa, czyli ta recydywa w umyśle człowieka, który mimo, że jest karany, dyscyplinowany, mimo, że przynosi, że w wyniku pewnych działań przychodzą do jego życia konsekwencje złe, to ten człowiek nadal brnie w kanał i nie wycofuje się. To jest ewidentne działanie warowni antyspołecznej. Trzecia rzecz to rzadkie odczuwanie lęku. Ludzie działający pod wpływem tejże warowni, oni teoretycznie są bardzo odważni. W praktyce to nie jest odwaga, tylko patologiczny brak strachu organicznego w różnego rodzaju dziedzinach. Tutaj demony powodują, że ludzie się nie boją, ale nie boją się robić złych rzeczy. Wiecie, w większości przypadków diabeł doprowadza do tego, że człowiek się boi. Natomiast kiedy mamy takie zgrupowanie demoniczne, to tutaj jest działanie diabła inne. Tutaj człowiek się nie boi, tylko nie boi się robienia złych rzeczy. Tego, czego każdy normalny umysł winien się bać. Czwarty element to jest zawodzenie ludzi, czyli człowiek będący pod wpływem warowni antyspołecznej ustawicznie zawodzi innych ludzi, zresztą nic sobie z tego nie robiąc. Piąta rzecz to złe odczytywanie motywacji innych ludzi i reagowanie agresją. Ta warownia pompuje w człowieka taki system odbierania motywacji, który jest zafałszowany. Wiecie, człowiek taki źle odczytuje to, co się dzieje wokół niego, myśląc, że jest to skierowane przeciwko niemu i reaguje agresywnie. Szósta rzecz to jest absolutne niezdyscyplinowanie. Czyli ludzie będący pod wpływem tejże warowni, oni w ogóle nie są w stanie zafunkcjonować w różnego rodzaju formach
dyscypliny. Stąd, jeśli ludzie w kościele posiadają takowe warownie, to po prostu ci ludzie w ogóle nie są w stanie gdzieś wejść w różne formy zdyscyplinowanych działań, mają problem z poddaniem się autorytetom i tak dalej. Siódme zachowanie to dążenie do doraźnych przyjemności, czyli teraz ja muszę mieć dobrze, a potem co będzie, to jest nieważne. Tak zwany syndrom jednodniowego pana. Następnie ósme zachowanie to jest ubóstwo uczuciowe. Tacy ludzie są płytcy uczuciowo, te uczucia są na bardzo płytkim poziomie u nich. Dziewiąta rzecz to jest powierzchowne i płytkie życie seksualne. To jest ciekawa rzecz, bo w zachowaniach antyspołecznych, kiedy warownia antyspołeczna oddziałuje na człowieka, tutaj na przykład jest dużo aktów gwałtów, agresywnych aktów seksualnych, ale co ciekawe, ludzie będący pod wpływem tej formy demonicznej, czyli warowni antyspołecznej, oni mają bardzo ubogie życie seksualne. Te życie seksualne na pułapie umysłu, emocji jest bardzo płytkie. Im chodzi o natychmiastowe zaspokojenie jakiegoś popędu i to jest wszystko. Więc tutaj nie ma mowy o jakimś głębokim rozwoju życia seksualnego. Dziesiąte zachowanie to jest nieumiejętność wchodzenia w relacje społeczne, czyli ludzie będący pod wpływem tej warowni mają kłopoty poważne, jeżeli chodzi o relacje w ogóle, o wchodzenie w relacje, o kontakty społeczne, jakieś interakcje społeczne. Dla nich jest to rzecz bardzo, bardzo trudna, niemożliwa częstokroć. Jedenaste zachowanie to nie branie pod uwagę konsekwencji swojego postępowania, czyli nie interesuje mnie, co mnie spotka. Tego rodzaju myślenie. Ja często słucham ludzi, ktoś ze mną rozmawia i mówi, ja pytam, a co w związku z tym twoim zachowaniem? No to ja nie wiem, to Bóg wie. Ja mówię, czy ty jesteś nieprzytomny, no jak Bóg wie? Czy ty w ogóle do mnie mówisz? To jest zachowanie antyspołeczne. Czy ty musisz wiedzieć, jaka jest konsekwencja twoich zachowań? Nie mów do mnie, Bóg wie. Ty mówisz do mnie, Bóg wie, to ty jesteś do uwolnienia od demonów. To ty masz wiedzieć, a nie Bóg wie. Prawda? To jest w ogóle, rozumiecie, nie branie pod uwagę konsekwencji swojego postępowania. I to na bardzo szerokim zakresie tego, co się również mówi, tego, co się gdzieś tam przekazuje. To często, jak kaznodzieja jest dotknięty przez działanie warowni antyspołecznej, to w ogóle na przykład rzuca rzeczy, nie liczy się z konsekwencjami, co on tam powie. Tam powie coś i potem to, co on powiedział, to sobie gdzieś żyje, ale on już ma w nosie to, że gdzieś sobie to żyje. Rozumiecie, przyjaciele? To jest zupełny brak konsekwencji swoich działań. Dwunaste zachowanie to jest umiejętność manipulacji środowiskiem społecznym, w którym się żyje. Czyli w ogóle te demony powodują, że tutaj następuje cały system manipulacyjny. Warownie antyspołeczne powodują, że ludzie manipulują i dla nich ta manipulacja, to jest, oni są po prostu mistrzami w tej manipulacji. Ponieważ to jest tak, że w ich umysłach, w ich mentalności to środowisko ma im służyć, a nie oni środowisku. No więc co trzeba zrobić? No zmanipulujmy środowisko, aby było przyjazne nam, prawda? Czyli zróbmy wszystko, aby nam było dobrze. W ogóle warownia antyspołeczna bardzo często koresponduje z warownią narcyzmu, jak mamy czyli z tą warownią samouwielbienia. Jak mamy warownię samouwielbienia i warownię antyspołeczną, to jest w ogóle, słuchajcie, człowiek, którego demony pędzą po prostu jak jakąś burzę niszczącą do przodu. Ten człowiek wszystko podporządkowuje sobie. Tylko się liczy on i wszystko jemu ma być podporządkowane za wszelką cenę, zaznaczam. Trzynaste zachowanie to wzmożenie zachowań agresywnych po alkoholu. Czyli choćby odrobina alkoholu powoduje, że tacy ludzie zaczynają zachować się
agresywnie. I 14 zachowanie, czy też brak zachowania, to są bardzo rzadkie samobójstwa. W tym wypadku, warowni antyspołecznej, tutaj mamy bardzo rzadkie samobójstwa, bo ci ludzie zbyt bardzo mają rozwiniętą tak zwaną miłość własną. Demony rozwinęły w nich potężnie formułę egocentryzmu w duszy i ci ludzie nie zabijają się. Oni żyją kosztem innych. Teraz chcę wymienić główne demony zasiedlające warownie antyspołeczne. Mamy przede wszystkim agresję. Agresja i kłamstwo. Są to tutaj dwa bardzo silne duchy. Agresja, potem kłamstwo. Następnie złość, potem gniew, potem chciwość, następnie oziębłość, następnie nałogi, następnie pożądliwość, następnie bunt, nieposłuszeństwo, krnąbrność, potem głupota. Następnie duchy nieme i głuche, odpowiedzialne za to, że ludzie ci nie uczą się prawidłowo. Następnie śmierć, następnie morderstwo, wrogość, następnie spór, następnie samotność, następnie czary i manipulacja, następnie twardy kark i niedowiarstwo. Czyli tutaj mamy te demony, które są jakby głównymi demonami. Także przyjaciele, chciałbym, żebyście zostali z tą informacją i żebyście jak najlepiej ją wykorzystali. Ojcze, dziękuję Tobie za wszystkich ludzi, którzy słyszeli to, o czym mówiłem. Ja Tobie dziękuję za każdego człowieka, który przyjmuje to słowo jako Twoje słowo. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby moc Twojego Świętego Ducha przenikała każdego z ludzi, którzy tego słuchał. Ojcze, ja modlę się teraz, dziękuję, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie, którzy rozpoznają u siebie warownię antyspołeczną, żeby uderzyli w nią z całą mocą Twojego Świętego Ducha. Ojcze, ja przeklinam warownie antyspołeczne w życiu ludzi, którzy słuchają tego nauczania. Ojcze, ja modlę się o ochronę dla tych ludzi, aby demoniczne siły agresji i kłamstwa nie wyprowadziły ich w pole, nie doprowadziły do zniszczenia, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.